Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejną odsłonę Speedruna 3.0. Celem jest zrobienie 2400, jak widzicie jest 2381. Jest to trudne, kilka odcinków. Próbuję wbić te 2400, już było blisko, niestety jeszcze trzeba się pomęczyć. To znaczy pomęczyć, źle to określiłem. Jeszcze trzeba to dopiąć po prostu. Zwykle jest tak, że ciężko coś wykończyć. Łatwo się oczywiście wszystko mówi. Trudniej się gra. No i cóż, mamy tutaj aktualnie obronę nowoczesną. Goniec wyszedł sobie na C4. W tym momencie, no tutaj nie mogę, bo mogę się nadzieć na pułapkę goniec F7, skoczek G5 i przeciwnik by odbił gońca z pionkiem więcej i świetną pozycją. Mogę sobie zagrać trochę inaczej, spróbuję pokombinować, ustawić sobie tak pionki, mogę też spróbować zagrać D5 w pewnym momencie, ale planuję wstawić skoczka na E7, tak też od razu uczynię. Skoczek na D2? W sumie to tak trochę dziwnie wyszło. Dobrze, z tym gońcem mogę mieć też jeszcze problem, żeby go wyprowadzić, chociaż niekoniecznie, no tak można by było zagrać, ale mam inną koncepcję, chyba po prostu tak. A, no to teraz przeciwnik w zasadzie mnie zmusił do innej koncepcji. Gram posunięcie D5. Tutaj zagram posunięcie A5, żeby przeszkodzić w ruchu B4 i więcej złapać po prostu przestrzeni. Wieża E1, no to skoczek D7 z planem C5 i skoczek C6 ewentualnie. Może B6, żeby goniec wyszedł, ale myślę, że zagram od razu C5, żeby spróbować podziałać sobie z tej strony mocno. Jest skoczek, on tu będzie pewnie grał jakieś H4. Dobra, próbujemy opcji B6, goniec A6. Oczywiście on tym gońcem ucieknie. Od razu idziemy gońcem. On tym gońcem ucieknie na C2 na 100% albo na B1. O! Nie uciekł. Super, to dla mnie bardzo dobrze. Wymiana tych gońców jest bardzo dobra. Słuchajcie, moi drodzy, tutaj trzeba koniecznie te gońce... Przeciwnik powinien tego gońca od razu schować. Nie schował. No i teraz się zastanówmy. Dla mnie z tym gońcem jest super. I teraz tak, myślę nad tym ruchem, żeby wymienić kolejne figury. To może być w sumie dobre. Myślę też nad tym ruchem, ale tutaj się nie popiszę. Tu będzie wszystko trzymał, chociaż skontrować. Może wieża C8, może najpierw wieża C8 właśnie z planem wybicia wejścia tu i wejścia tutaj. Od razu mnie przeciwnik próbuje ukarać. Dobra, będę musiał po prostu zejść hetmanem. Wygląda to bardzo dziwnie na pewno, ale może też przydatnie, bo jak zagram tu, to mi przez E6 nie pójdzie. To też może być całkiem ok. To znaczy, oczywiście, prawdopodobnie swoją pozycję przewartościowywuję w tym momencie. Jak zagra H6, to zagram tutaj. Myślę, że skoczek F5. No trzeba próbować coś wymienić. Bez dwóch zdań. Oczywiście po wymianie wybijam tym, ustawię hetmana tutaj. Czy skoczek przejdzie na F4? Może nie będzie to takie jeszcze oczywiste. Aha, widzę, że po wybiciu tutaj jest wybicie tu, tu i mogę stracić pionka, ale mogę zyskać też aktywność. Skoczek E6, skoczek E4 może być w sumie ciekawe. Aktywność można zyskać. Trzeba próbować zamieszać w pozycji. Przeciwnik nie chce wymiany, chce wejść tutaj bardzo sprytnie. Teraz się zastanawiam, czy wbicie tu, tu i tu jest ok. To może być całkiem sensowne. Tak zrobimy i wybijamy, nie pozwalamy wejść skoczkowi. Hetman z E8 się świetnie przydaje, bo teraz mogę zastosować posunięć na przykład F5 albo F6, tu wymienić i spróbować wejść tu. To może być całkiem sensowne. Jest pionek więcej. Tu już możemy spróbować kontrować w centrum w tym momencie. Redukcja figur jest na naszą korzyść w tym układzie. To są takie ruchy G bije na H5, to są takie współczesne posunięcia. W dawnych czasach ktoś by powiedział, że to jest bicie, takie bicie z G na H jest osłabieniem struktury i to nie jest strategicznie dobre. Ale w dzisiejszych czasach przy dobie komputerów to się bardzo, bardzo zmienia. Gram od razu F6, bo po wybiciu wybijam skoczkiem. Jeżeli wybiję, to wybijam wieżą i bronię pionka. No i wspaniale. I teraz mogę sobie ładnie zejść hetmanem, broniąc tutaj. No i super, tutaj mogę wybić. Wieżą obronić. Dobra, skoczek wejdzie tu, ale ja mam bicie takie. Tylko, że teraz tak. On jak wejdzie tu, to ja wtedy wybiję. On jak wejdzie tu, to ja też mam tutaj. To się wszystko zgadza.
Może po prostu wybicie na d4. Jak wybije skoczek, co jest prawdopodobne, to po prostu zagram wieżą na e8, będę spokojnie bronił na e6. Dlaczego by nie? Ja sobie zdaję sprawę, że tutaj ten punkt jest bardzo mocno atakowany. Ok, król się obronił. Teraz pytanie, czy tutaj, czy próbować jakiś sztuczek? W sumie tak, potem h4, bicie może tu i wejście tam. To będą już konkrety. Goniec h6. Wykorzystajmy tego gońca. A w ogóle jak hetman teraz zejdzie sobie na c2 na przykład, to ja go chętnie wymienię i podejdę królem. No oczywiście to się nie dzieje. I h4. Wydaje mi się, że kontruje dosyć ciekawie. I w ogóle teraz taki ruch mam piękny, bo on nie może zbić, bo mam wtedy szacha. Zastanawiam się teraz momencik, czy ja tutaj już nie wygrywam. Aha, zagram tu, on odejdzie na przykład tak, ja tak, on skoczkiem wróci. Ja wtedy tutaj. Dobra, dam szacha. Tam jeszcze wieża wchodzi. Nie, tutaj chyba są ogromne problemy białych. Hetman g3, grozi mat. Okej, i chyba e5 to mi tu kopnie. Chwilunia, to może tak po prostu. To może tak. I grozi bicie chyba tutaj. Tak, znaczy nie chyba, na pewno tu grozi bicie. On nie może odbić, bo jest mat na h2. A zawsze wzięcie pionka, powrót, wolna linia, potem może tu, zobaczymy. No, na pewno jest presja. No, hetman tu atakuje, więc nie mogę. Teraz patrzę, czy hetman może tu zbić. To trochę szalone, ale nie może, bo bicie, bo tak patrzę, czy te wieże mi tu krzywdy nie zrobią. Finalnie chyba król sobie pójdzie tędy i krzywdy nie będzie. Tu mogę oczywiście trochę przesadzić. Dobrze. Król zagrał sobie tutaj w sumie tam e5. Aha, nie, e5 nie mogłem, to już się powtarzam teraz. Teraz pytanie, czy coś takiego nie może zadziałać? Może chyba wieża e7 z planem wieża g7, po prostu. Bo ten układ się świetnie trzyma. Dokładnie, tutaj będzie jakiś plan bicia. Może zagram teraz tu w ogóle. Zagram tu z planem bicia, tu. Wieża w ogóle nie może też zbić tego pionka. Znaczy, no, przeciwnik nie może sobie też na to pozwolić, bo tam wisi mat. H5? No, H5 jest możliwe. O kurczę. Ale gość tutaj ucieka mi tym królem bardzo mocno. No dobra. Krzysztof, chwilę się zastanów. W ogóle taki ruch jest w mojej głowie jeszcze. Bo ja naprawdę mam na wszystko czas tutaj w tym momencie. Obronię sobie pionka. Taki ruch też mi chodzi po głowie, ale mi weźmie pionka. On mi tego pionka skrobnie, więc ja sobie chyba po prostu zagram tak gońcem. Obronię pionka. Jak wejdzie tu, to ja po prostu to zbiję i tam go zajeżdżę ciężkimi figurami. Poza tym mam teraz jakiś w pionkach. 2, 4, 5, 2, 4. No w pionkach porówno. Struktura jest inna, bo biorę, liczę pionki, biorąc pod uwagę, że wymienię skoczkę za gońca. Dobra, tutaj jest atak. Mogę tak zagrać, potem tak. O, przecież mam szansę. Co jaka tam? Jakie tu? Przecież mi zbijesz. Wieża by się tu przydała, jednak teraz bym dał szacha, co nie? A jak zagram tu, to on jak mi zbije, to ja zbiję, a potem mat. H6. Aha, tu jest bicie. Tego nie przewidziałem? Nie, przewidział... nie przewidziałem. Nie przewidziałem tego. Jest bicie tutaj. Nie przewidziałem. Tu te wieże są rozklekotane, że tak się wyrażę. O rety. No i co, z wygranej pozycji totalnie robi się już teraz gorąco i nawet śmiem twierdzić, że może i przegrana. Poczekajcie, ale teraz mogę dać szacha. Bo jak mi zbije, to daje mata.
Chwila, bo jak zagram tu i on odejdzie. To ja tu. Dobra. Tak, jest szach piękny. Jest piękny szach, moi drodzy, wieża F7, bo tu jeszcze trzeba uważać na mata z tej strony, ale tu jest szach, wieża F7, ratujący chyba, ratujący ruch, bo wieża stąd, no to bat. Ale partia! Ale partia się zrobiła, moi drodzy. Masakra. Wow, ale to no, jedna z ładniejszych partii w ogóle. Gość, no dobra, no to co? Jedziemy, nowa partia na 10 minut, szukamy sobie przeciwnika. Ale wyszło ciekawie, naprawdę. Taki mat niezauważalny w sumie. Goniec daleko. Jak to ocenia komputer? Ocenia to jako równa. Wieża F7. No, dobra. Nieistotne. Szukamy sobie, moi drodzy, kolejnego przeciwnika na 10 minut. 2389 już jest bardzo, bardzo blisko do końcówki speedruna. Jest prawdopodobne, że to w tym odcinku się skończy. Nie wiem. Zobaczymy. Póki co szukam sobie kolejnego przeciwnika. Speedrun 3.0, moi drodzy. No trochę trwa, parę miesięcy dobrych ta seria. Oczywiście nie udostępniaj mi jej codziennie, bo codziennie się nie da. To znaczy da się wszystko, tylko chodzi o to, żeby też nie tylko te odcinki się pojawiały na kanale. Lubię też analizować partie, moi drodzy, więc spokojnie sobie tutaj będziemy grać tego speedruna jeszcze. I też analizować będziemy partię. Szukam kogoś z zakresu 2364 w górę. Cierpliwie, cierpliwie czekamy. Mam nadzieję, że ktoś się pojawi. No bo wypadałoby zagrać chociaż dwie partie na odcinek, tak absolutnie minimum. No ale o tej porze, gdy nagrywam, jest rano, więc może być ciężko ze znalezieniem kogoś. No, cierpliwie poczekamy. Zawsze sobie możecie przewinąć w rozdziale. Oczywiście, nie wykluczam na przykład tego błyskawicznego speedruna. Kiedyś robiłem speedruny, które trwały, speedruny bulletowe, czyli grałem na przykład 30 minut i sprawdzałem, ile rankingu zyskam. No speedruny 3-minutowe, oczywiście ja mogę coś takiego rozgrywać, tylko że to będzie pewnie mało atrakcyjne dla Was, bo będę mało tłumaczył na takim krótkim czasie. 5-minutowe jak najbardziej, ale to też jest krótki czas. 10-minutowe są w ogóle najbardziej optymalne, uważam. Najbardziej optymalne, bo raz, że jak nie ma czasu dodawanego, na przykład jakbym grał 10 plus 5 tutaj, to bardzo ciężko byłoby mi znaleźć przeciwnika. 10 plus 0 jest już bardzo sprawdzone i myślę, że najbardziej optymalne. Jest posunięcie E4, więc zagrajmy sobie po prostu E5. Dlaczego by nie? Potestujmy sobie tutaj otwarcie, które sobie stosuję. Zobaczymy, jaki debiut przeciwnik wybierze. No to co? Atak smażonej wątróbki, skoczek G5. Jestem na to gotowy. Nie, niestety nie. Jest D3, czyli tak miękko. Znaczy miękko, na spokojnie, no, partia włoska, tylko że ja to sobie lubię zagrywać goniec na E7. Jest to zdecydowanie w moim stylu. Lubię tutaj gońca sobie wstawiać i grać sobie na przykład D6 lub D5. W ogóle chyba teraz D5 mogę sobie aktywnie pograć. No ale jakaś wieża 1. Dobra, zagrajmy sobie aktywnie po prostu D5. Zobaczcie, jakie to czasem jest proste w debiucie. Wyszły skoczki, roszada zrobiona, goniec już w grze, gramy D5, atakujemy. Oczywiście może być ruch goniec na B5, tutaj potem jest podważanie tego pionka, więc trzeba może będzie zagrać potem goniec na D6, zobaczymy. Może hetman D6 też wygląda dosyć ciekawie. No właśnie, bo można też wybić. No można też wybić, no. Tak też uczynię i w ogóle chyba skoczek na D4 mi się bardzo podoba. Dlatego, że tutaj atakuje od razu gońca,
A jak on wybije, to ja sobie chyba walnę hetmanem. Jeszcze myślę, czy pionkiem nie zbić. Ale otwarta linia, on nie będzie mógł tak zagrać. C6 zagra, hetman sobie na przykład pójdzie tutaj. No może być dosyć ciekawie. Hetman wchodzi, może wejść szybka wieża. Ok, i hetman B6 sobie zaplanowałem, bo jeszcze mam taką opcję. Oczywiście skoczek może mnie tu bardzo męczyć, ale jeszcze mam taką opcję szybką, więc to są wszystko ruchy, które zdążę zagrać przede wszystkim. A tu stępem zwyczajnie atakuje gońca. Ciekawy jestem, co po hetman B3. No zawsze mogę zagrać taki, wymienić te hetmany. On ma problem z wyprowadzeniem swojej figury, więc uważam, że czarnymi uzyskałem bardzo normalną, taką prostą grę. I to jest chyba bardzo ważne. Zobaczę tylko, jaki ranking ma mój przeciwnik na 3 minuty. Szybkie, tyle, blitz, 2350, okej. Okay. Hetman B6. No podważamy sobie tutaj pionka. Znaczy podważamy. No celujemy sobie w tego pionka po prostu. No goniec coś musi zrobić, znaleźć dobrą placówkę. Jak zagra tutaj, to skoczek mi już nie wejdzie. A jak pójdzie sobie tędy, okej, okay, no to goniec na E6 mogę sobie zagrać. Mogę też wieża D8, przypominam. Poza tym goniec E6 może być lepszy, bo zawsze tą wieżą mogę zagrać. Mogę jakiś A5 sobie zagrać w przyszłości, żeby rozprzestrzenić się na skrzydle hetmańskie. To znaczy złapać więcej przestrzeni. W ogóle to jest chyba bardzo prosty układ w tym momencie dla czarnych. W zależności co, jeszcze zależy właśnie co zagra biały. No bo kwestia czy ode... Co? Przecież gońca biorę. Podstawił. Zamyślił się pewnie, już się tutaj nastawiał, że skoczek wchodzi pewnie, coś tam goniec i zapomniał o gońcu B5. Tak się też zdarza, masakra. No biorę, no jak dają prezenty przeciwnicy, no to biorę, no ale pewnie się teraz złapał za głowę. Przeciwnik. Słuchajcie, no cóż mogę powiedzieć? No, oddał figurę, więc tu już będzie easy, no. Tu będzie easy, no gość powinien się tak naprawdę poddać i zaufać. No, ale oczywiście można grać jeszcze tutaj następne ruchy. Poddał, no słusznie, podstawił po prostu figurę. Podstawił po prostu figurę. Rewanż, jak najbardziej, bardzo proszę. Jedziemy, rewanż, super. Moi drodzy, 2397. Czy to jest ostatnia partia speedruna? Czy to jest ostatnia partia, moi drodzy, speedruna 3-0? C6. No i teraz kwestia, czy ja chcę grać wariant wymienny, czy ja chcę zagrać jakoś inaczej. Zaraz się zastanowię, jakby tutaj postąpić. Czy zamieszać na szachownicy? Nie no, spróbuję zamieszać na szachownicy. W takim razie liczę się z tym, że przeciwnik mi tego pionka zbije. Ja bardzo lubię grać na przykład, o, taki ruch jak E4. E5, no to są też takie fajne schematy. Tutaj skoczek wchodzi, w ogóle skoczek na G5 i to jest całkiem normalna gra. Tak grał kiedyś, jak dobrze pamiętam, Botwinnik czy Smysłow. Smysłow mi się kojarzy z czymś takim. Tutaj będę chciał zagrać hetmanem i próbować atakować, osłabić skrzydło. Czasami jest bardzo ciekawy ruch E6. Kiedyś pamiętam z polskim juniorem bardzo szybko wygrałem taką partię. Co? Goniec na F5 wygląda bardzo podejrzanie. W ogóle taki ruch E6 bardzo mi się narzuca i nie zawaham chyba się go użyć, bo tutaj chodzi o to, że on chce wejść tak. No ma prawo, tylko że jak ja zagram tu i zagram mu tu, to może mieć problemy. W ogóle jeszcze tak mi się wydaje, żeby G4 wrzucić, on pójdzie tędy i wtedy tu? W ogóle jeszcze tak mogę zagrać ciekawie, nie no, E6. Gramy E6, bo nawet jak tak zagra, to ja mogę też zbić hetmanem. On też będzie miał wejście, tutaj będzie bardzo ostro. Nawet tę wieżę będę musiał oddać. No goniec C2 tak, w ten sposób, ale tu już jest też konkret. On musi się z tym liczyć po prostu. Przepchanie jest też w sumie ciekawe. Tak teraz się zastanawiam, ale mam wejście tu, on może wejść tu. Zawsze mogę wybić, wybić i zagrać gońcem. Wybił, dobra, osłabienie, czyli dwa pionki mniej i osłabienie przeciwnika, póki co się udało. I teraz pytanie, czy G4 nie zagrać? Dosyć ostro, ale chyba tak trzeba, żeby przede wszystkim mieć opcję zbicia tu, ale też mieć zagrania opcji gońcem na G2 i żeby zrobić roszadę. Jasne, jemu się też może to podobać, ta pozycja. Z uwagi na to, że on ma tutaj bardzo dobrego skoczka, którego nigdy nie podważę pionkiem, to jest jedno. No ale po odejściu gońcem
Ja mam też opcję zbicia tutaj. Oczywiście nie chcę zbijać tutaj, bo ułatwię mu rozwój. Kwestia, gdzie pójdzie hetman, jak tutaj, to w ogóle na C5 sobie z tempem bym kicnął, ale jak na przykład zagrałby tu, co też jest prawdopodobne, też jest jakiś plus tego, bo hetman mi nie wyjdzie na przykład na A5, nie będzie straszył. No, G4. No, wydaje mi się, że to jest logiczne posunięcie. Bardzo też pozycja nabiera ciekawego charakteru. Dobrze, goniec G6. No, nie było wyjścia, trzeba tak grać tutaj. Chociaż też H6 mógł wtrącić, ale to trzeba wszystko policzyć. Na to pewnie też nie ma za dużo czasu. No i teraz pytanie, czy goniec G2 rozwojowo i szybka roszada byłoby w sumie super? No tak, no bo on... Ciekawe, czy on tego pionka by chciał bronić. Dobra, goniec G2, gramy rozwojowo. Gramy rozwojowo. Goniec G2, z tym pionkiem się nie śpieszmy, bo jeżeli on będzie chciał go obronić, to niech sobie go broni. Tak czy tak. Ja robię szybką roszadę, wstawiam wieżę tutaj. On jeszcze oczywiście może tak zagrać. What? Będzie H5 grane. Będzie H5 grane, ale po H5 mam też taką opcję, więc robimy roszadę. Król schowany, można teraz działać. Jak H5, no to wygląda groźnie, ale wtedy mam też taki ruch, ten pionek nie musi być od razu zbity. I zdążę zagrać G5 i nie otwierać tej pozycji. To będzie piękne. Bardzo mi się tu pozycja podoba. No właśnie, poszło H5. Skoczek na E4. Od razu sobie planuję. Świetnie jest podważony. W ogóle może przeceniam swoją pozycję, ale może też nie. Bo podoba mi się ta pozycja. Ok, i teraz tutaj. No bicie to nie. Teraz po prostu tutaj. Teraz po prostu tutaj gram. Nie pozwalam mu otworzyć pozycji. Skoczek E4 stoi dobrze. Teraz fajnie byłoby wyprowadzić tutaj gońca. Niestety skoczek przeszkadza, ale można to zaplanować. Właśnie. Hetman teraz tu, ale mi zagra tak. Chwila, pomyślę tutaj, bo mam opcję bicia, potem wejścia tu. Ale chyba skoczek C5. On tak chce zagrać. Skoczek C5. Teraz tak, jeżeli on pójdzie tutaj, mam opcję zbicia skoczka. Nie od razu, mogę zbić tu. On na przykład zagra tak. Ja zbiję tu, on tu. Mam bicie tu. Tu w ogóle będzie masakra z jego strony. Dobra, zbijamy na E6. Wtrącenie robimy. Czyli odzyskuje jednego pionka. Niekoniecznie to bicie może być zawsze dobre, bo on może też mieć opcję zagrania szybko pionkiem, wyjście gońcem, ale tu chyba już są konkrety, mi się wydaje. Tu myślę, że są konkrety. W ogóle teraz tak, zagram, on zagra tu, ja zbiję mu tu, tu, ja zbijam tu. On żadnego skoczka nie będzie mógł zbić, bo mam na C7 widełki, a skoczki się zawsze obronią. No i no, okej, zdaję sobie sprawę, że tutaj pionek się zahaczył, ale myślę, że nie jest w stanie mi zrobić teraz krzywdy jeszcze, czy w ogóle, mam nadzieję. Tak, bicie tu, tu, tu i w ogóle goniec na F5 może wejść, tam będzie rozpierducha. Moi drodzy, myślę, że to jest ostatni odcinek speedruna. Ja myślę, że tę partię po prostu wygrywam. No tak mi się wydaje, że tę partię po prostu wygrywam. Zobaczcie, te figury, skoczek z gońcem, są niedorozwinięte. Znaczy nierozwinięte, źle się wyraziłem. Ojejku, muszę uważać na słowa jednak. A nierozwinięte, moi drodzy. Oczywiście wiecie, pod kątem szachowym, żarty żartami. Dużo ironii, sporo sarkazmu się pojawia też w tych moich czasami wypowiedziach. Czasami wypowiedziach, ale to zabrzmiało. W wypowiedziach czasami się zdarza. No właśnie, Krzysztof. Czytaj więcej książek. Czytaj książki, Krzysztof. Moi drodzy, no cóż, wygląda to po prostu bardzo dobrze. Wygląda to bardzo dobrze. No on nie zbije tutaj, bo straci hetmana. Dokładnie, więc ja teraz muszę zbić tu. Więc tak też uczynię. Zastanawiam się, czy w ogóle tutaj nie zbić. Ale nie, myślę, że tutaj potem będę miał taką opcję. Biję tu. Biję na D5. Skoczek zagra na A6, to na pewno. Skoczek A6, teraz myślę nad tym ruchem. Nie, nie mogę, bo on mi weźmie tego. Nie mam już widełek, więc teraz chyba tak. Tym skoczkiem, myślę, że tym. Bo będę miał podparcie zawsze pionkiem, bo tym to nie. No tym skoczkiem zagram tutaj po prostu. Dobra. Atakując przy okazji gońca. W ogóle bardzo dobra układanka się tutaj ułożyła,
że tak się wyrażę. Oczywiście on może tam jakieś wejścia zrobić, ale mam wieża E1. On też będzie planował na przykład mata, ale zawsze mam D5, więc wieża E1 gońca wyprowadzę. O, to nawet może i lepiej. Wieża E1 z tempem. Tak, chyba tak. Wieża E1 będzie stała super. Wieża na E1 będzie stała bardzo dobrze. No taki ruch to wątpię. Raczej odejdzie gońcem. Mało tego, moi drodzy. Jak on odejdzie gońcem tutaj, mam hetman C2 i chyba nie do uratowania pozycja. Skoczek kompletnie tu go zablokuje. Oczywiście, no, hetman może odejść i król wyjdzie na D7, ale przecież ja tam tego króla na spacer będę wyprowadzał. Ale partie. Jestem mega zadowolony. One się świetnie układają. One się po prostu cudownie układają, moi drodzy. Niewiarygodne. Niewiarygodne, jak to się ułożyło. Bo wygląda to świetnie. Goniec zagrał na 4 słabo. Z tempem wieża weszła. No to się naprawdę bardzo dobrze ułożył. Dokładnie. Gość zrozumiał, że nie może sobie pozwolić na takie harce. Może hetman F3? Myślę, że tak. Kolejna figura wchodzi do gry. Przy okazji bronię króla. Atakuje wieżę. Dobra, no wiadomo, wieża C8. No i teraz chyba koniec D2 tak subtelnie, no żeby nie wpuścić skoczka. A druga wieża wejdzie do gry. Po prostu w takiej pozycji trzymam wszystko, kontroluję wszystko i zwyczajnie sobie będę wyprowadzał resztę figur. No, goniec D2. No tak, no to się wszystko pięknie trzyma. Jeszcze jak zagra tutaj, to mam taki ruch w ogóle piękny, D5. No i co? Wieża tutaj. W ogóle tak mogę spróbować. Aha, okej, przeciwnik próbuje mnie tu rozwiązywać, chyba D5. D5, patrzę, no jeszcze tak, tutaj będzie bicie. Ha, tu bicie i tu. Trzeba brać to pod uwagę. To może po prostu zbić i zagrać wtedy D5. Tutaj, bo kwestia, czym on wybije. Jak wjeżdżał, to mogę tak wejść. Dobra, wybijam tego skoczka. Ten skoczek może mi robić szkód. Tutaj piękne, patrzę w króla. Jak tym, no to dobra, to po prostu goniec A5, tylko dlatego, żeby z tempem goniec sobie zagrał i teraz D5 chyba w ogóle. Teraz D5. Nie pozwalamy zagrać E6, no wieża może zagrać tu, no to sobie przejdę na przykład tędy i będę tu celował w tę stronę. Dobra, i goniec na C3. No to są, myślę, że proste posunięcia, potem, aha, tu wieża może zbić pionkę, ale to myślę, że mało istotne. Wieża wchodzi tu, tu jakiś szach może nastąpić. Okej, jest to... Może to być problematyczne. A może też tak w ogóle zagrać, żeby tu celować mocno. Żeby zdwoić wieżę. Bo tak jeszcze mi się chce zagrać. Dobra, zagram tak, żeby celować w gońca. Oczywiście szach może nastąpić, a odejdę tutaj. Myślę, że ten układ jest bardzo dobry. Jak to w pionkach wygląda? 2, 4, 6, 2, 4, 6. Porówno. Wow. Chociaż po tym ruchu może tak w ogóle przejść królem. Dlaczego by nie? I potem spróbować wymienić. Tylko mi się wydaje, że jeszcze taki ruch muszę zagrać, żeby ta wieża mi tam jednak nie wlazła i nie robiła szkód. Ale zawsze, zawsze troszeczkę tutaj można przeciwnika próbować atakować. No właśnie, teraz się zastanawiam, czy król H1 jednak nie jest lepsza. Król H1 może jest lepsza. Tutaj nie powinno się nic złego wydarzyć. Dobra, trzeba sobie zaufać. Król H1. A, wziął mi pionkę po prostu. Dlaczego ja tego nie widziałem? Tutaj nie mogę. Tak, tu nie ma szacha. Dobrze zagrałem tym królem. Myślę, że teraz tak. Aha, on tutaj może zagrać. Chwilunia, chwilunia.
Tu może zagrać i... Aha, wieża jest broniona, dobra, dobra. Pytanie, czy ten pionek jest tak potrzebny, bo tutaj nie mam konkretnego uderzenia. Jeszcze może coś w tym stylu, ale to już chyba jest hardkorowe. Tak. Wiecie co? Zagram chyba miękko te A3. No zagram te miękko A3. Po prostu ruch taki wydaje mi się bardzo zbędny, ale no nie wiem co innego. No bo teraz jak sobie już zagram swobodnie wieżą, to ta wieża już nic mi nie zrobi na linii A. A jak będzie chciał na przykład gość zagrywać G6, żeby gońca rozwinąć, który całą partię tam stoi, jak widzicie, to wtedy sobie swobodnie zagram tutaj. Nie pozwolę mu zagrać gońcem, bo wtedy wybije po prostu. A hetman tutaj powinien sobie poradzić na dwie wieże, bo te dwie wieże są nieskoordynowane. Co? Poważnie? Król F7, a teraz nie mam czegoś takiego? Po partii jest. Przecież tutaj grozi, tu grozi. Nie może zbić. Może zbić tym, a to zbije pionkiem. I wygrywam. No to po partii, skoczek E6. No bo tu atakuje i od razu atakuje tu. No i właśnie o tym mówię, że wieża się zahaczyła, celując w gońca, który był broniony, a teraz ta wieża wygrywa partię w tym momencie, moi drodzy. No tak, król F7 to było szachowe,                ││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 
Poddanie partii. W ogóle totalny błąd. Ale widzicie, te błędy wynikają z tego, że też się gościa cisnęło. Wywierało się na nim presję. Stąd też biorą się błędy. Ależ tu skoczek wleciał. Jak to się wszystko pięknie ułożyło? No to bicie wieży za darmożkę. Okej, to on sobie z tego sprawę zdawał. No to jasne, no to co? Tu się trzyma, wieża wchodzi. Celujemy w pionka. Za chwilę wracam skoczkiem. Mogę też spróbować nawet tutaj sobie zbić, jak będę chciał. No wieża więcej, no o czym tu rozmawiać. No jeszcze próbuję, ale to chyba tak mogę. A skoczek, proszę bardzo, na H7. A tutaj bitka. Dobra. I co? Tu? I tu? Czy tak i tak? Chyba D6. Chyba jednak D6 mnie przekonuje. Tutaj nie ma żadnych zagrań. Teraz hetman tam wchodzi, goniec patrzy z tej strony i będzie koniec partii. Oczywiście mogłem też tu wybić i niczym się nie martwić, zachowując figurę więcej. Ale po D6 robi się chyba tak samo źle. O, to tu mogę zagrać. Poczekajcie, mogę zagrać tu. Mogę zagrać tak po prostu. Jak król tu, to mam bicie tutaj z szachem od gońca. Wszystko wymieniam. Też tam mogłem zagrać, zbić hetmana, no ale to lepiej chyba gońca, żeby tu nie było niespodzianek. Moi drodzy, 2404, 2404. I to oznacza koniec speedruna 3.0. Trzeba być konsekwentnym. Takie założenie było na samym początku. Pytanie, czy będzie speedrun 4.0? Pomyślę nad tym. Prawdopodobnie tak, dlatego że ta seria Wam się podoba, jest wartościowa, tak mi się wydaje. No cóż, trzy serie speedruna za nami. Był speedrun 2.0, był speedrun 3.0. No cóż, serdecznie Wam dziękuję. Liczę na dużo komentarzy pod tym ostatnim odcinkiem. Napiszcie proszę, czy Wam się ta cała seria podobała, czy Wam coś to pomogło. Wiem, że już o to pytałem. Dajcie proszę lajki pod tym filmem. Tak, na celebrację zakończenia tej pięknej serii. Bardzo się cieszę. Trochę było cheaterów, ale nieważne. Fajnie się grało. Dwie partie, myślę, że te ostatnie tutaj były całkiem dobre, całkiem ciekawe i myślę, że wartościowe. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia i widzimy się już niebawem w kolejnych odsłonach. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.